Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na 20 listopada 2024 roku na środę, tak? No i można powiedzieć środa, środek tygodnia, ale też środa, dzień merkurowy, czyli co będziemy robić? Dużo myśleć, dużo gadać, dużo analizować. A czy to będą myśli, analizy dobre, to zaraz zobaczę, jak spojrzę na aspekty planet. I teraz tak, o godzinie 5:55 mamy aspekt Księżyc w sekstylu do Urana. Co to za aspekt? Aspekt takiego ruchliwego poranka. Myślę, że jak już wstaniemy, to się szybko rozruszamy, to będziemy energiczni, nieraz nawet w gorącej wodzie kąpani. Później 9:45, Księżyc w Trygonie do Neptuna, to jest dobry aspekt, ale aspekt troszeczkę rozleniwiający. To jest taki aspekt, gdzie nieraz będziemy bujać w obłokach, tak? Będziemy marzyć, no daj Boże, daj Wszechświecie, żeby te marzenia się spełniły, ale jak będzie, to zobaczymy. Natomiast trudno nam się będzie koncentrowało na różnego rodzaju zadaniach, tak? Później, kochani, o godzinie 12:19 mamy bardzo dobry aspekt Księżyc w Trygonie do Słońca, czyli myślę, że będziemy się dobrze czuli psychicznie, fizycznie, Wszechświat nam będzie sprzyjał. No i Księżyc kobita, Słońce mężczyzna, w Trygonie dobre relacje do różnych układów damsko-męskich, nie tylko uczuciowych. Później, kochani, 14:50 Księżyc przechodzi do znaku Lwa, czyli większość z nas, bez względu na to, czy jest po znaku Lwa, czy nie Lwa, będzie taka troszeczkę rządząca i wiedząca najlepiej, będą chcieli błyszczeć, wszyscy będą chcieli błyszczeć, jedni drugich przekrzykiwać i udowadniać, że mają rację. Później o godzinie 14:52 Księżyc w opozycji do Plutona i tutaj niestety uważać na nieprzewidziane zdarzenia, które mogą nas albo dużo emocji kosztować, albo nawet strat. Przy tym aspekcie również uważać na jazdę samochodem. 23:15 Księżyc koniunkcja z Marsem, dobry czas do seksu, dobry czas do działania pod wpływem emocji, ale niekoniecznie do poważnych rozmów. No i zobaczymy całość numerologicznie. 20, czyli inaczej dwójka podbita, czyli podwójna dwójka podbita z dnia. Ona mówi, że będziemy mega wrażliwi, nadwrażliwi, emocjonalni i możemy mieć problemy z podejmowaniem decyzji. 11 to wiadomo, że miesiąc, ale to miesiąc wyższych wibracji, bo 11 wibracja mistrzowska, czyli przez cały listopad dobrze popracować nad sobą, nad swoją psychiką, nad duchowością. I 8 z roku całość daje nam trójkę, czyli trójka nam tyłeczki ratuje, chociaż tak naprawdę to oprócz tego aspektu Księżyc w opozycji do Plutona to złych aspektów nie ma, ale tak czy inaczej będziemy spadać na przysłowiowe cztery łapy. Co jest jeszcze ważne przy tym aspekcie? Otwierać się na ludzi, wszędzie gdzie, nie aspekcie, a numerologii, wszędzie gdzie nas zapraszają bywać. Dlaczego bywać? Dlatego, że poprzez kontakty z innymi ludźmi możemy dostawać prezenty od losu. Jakie to będą prezenty od losu? Mogą być różne, ale warto je po nie rękę wyciągnąć. Różne to może ktoś nam coś podpowie. Nawet osoba, z którą się pierwszy raz w życiu widzimy i raz tylko w życiu będziemy widzieć, powie coś takiego, że nam się tutaj zaświeci lampeczka i może będzie inspiracją do jakiegoś innego działania, bardziej produktywnego w naszym życiu. Dobrze, teraz przechodzę, kochani, do innych, do dalszych rzeczy, czyli do wyciągania kart na 20 środę. Zaczynamy od Lwa, czyli tasuję karty i pytam się, co czeka poszczególne znaki zodiaku 20 listopada w środę. Mamy Lwa. Co u Lwa? U Lwa dziesiątka pucharów, karta miłości. Czyli drogie Lwy, jeżeli nie kochacie się wystarczająco mocno, wystarczająco silnie, no to przy tej karcie pracować nad tym kochaniem siebie, ale myślę, że po prostu to będzie bardzo dobry dzień do relacji uczuciowych, towarzyskich, przyjacielskich i naprawdę możecie być z tego zadowoleni.
Co dla panny? Dla panny, kochani, mamy kartę szóstkę mieczy. Szóstkę mieczy kiedyś przez wiele lat nie lubiłam, natomiast szóstka mieczy jest kartą bramą, mówiącą, może ona tak w tych dniówkach nie działa silnie jak w takich normalnych układach, ale ona mówi tak, należy zostawić to, co was blokuje za sobą, czyli różnego rodzaju relacje, które nie zdają egzaminów, które 55 razy powtarzają te same schematy, porzucić to, z czego nie macie radości i otworzyć się na nowe rzeczy. Nie bać się zmian. Hasło, nie bać się zmian. Co dla wagi? Dla wagi mamy kartę świat, czyli wagi, kochane, otwierajcie się na świat, dosłownie i w przenośni. Wszystko, co jest związane z zagranicą, począwszy od nauki języków obcych, czy wykupowania biletów na jakiś, na przykład, nie wiem, lot samochodem, czy samolotem, czy kupowanie wycieczki wam sprzyja. Ale jeżeli nie jesteście zainteresowani zagranicą, to jest to karta, która mówi w tym dniu bywajcie, chodźcie tam, gdzie do tej pory nie chodziliście. Otwierajcie się na nowe grupy zainteresowań, na nowe miejsca, na nowe tematy. Tak? Jedynie z czym przy świecie, na co przy świecie zwracać uwagę, na nadmiarowość, bo to jest karta, która nieraz niesie właśnie coś w nadmiarze. Na przykład u mnie, jak mam kartę świat na jakiś dzień, to niestety jestem strasznie obżarta. Tak? No dobra, dalej nie będę komentowała. Co dla Skorpiona? Dla Skorpiona, kochani, mamy trójkę denarów. Trójka denarów jest dobrą kartą. Ja o niej mówię karta farta, aczkolwiek niektórzy się z tym nie zgadzają. Dla mnie, dla Rutkowskiej jest to karta farta, ale oczywiście wróży ona w takich dniówkach bardzo przyjemny dzień, spędzony na tym, na co lubimy, spędzony z ludźmi, których lubimy. Dobry też do otwarcia się na przyjemności i na sztukę wszelkiego rodzaju. Tutaj też, jak przy trójce pucharów, można załatwiać różne sprawy przy udziale osób trzecich, poprzez kogoś. Co dla strzelca? Dla strzelca karta mag, jedynka. Ja tu jestem, mi się należy, do mnie świat należy. Czyli rozpoczynać różne rzeczy, pomimo, że niestety księżyc maleje. Tak? Bardzo dobra karta do nauki, bardzo dobra karta do kontaktu z różnego rodzaju guru, nauczycielami, autorytetami, a nawet lekarzami. Co dla koziorożca? Dla koziorożca karta śmierć. Śmierć oczywiście nie oznacza śmierci fizycznej, ale może oznaczać nowy etap w życiu. Nowy etap w życiu, no nie wiem, czy w takiej dniówce całkowicie zmieniający życie, ale może w tym dniu dobrze by było, żebyście zrobili coś inaczej niż zazwyczaj. I przy tej karcie, jeżeli coś nie wychodzi wam i umiera, to pozwolić temu umrzeć, żeby zrobić miejsce na coś nowego. Uważać na kości, stawy, kręgosłup, ewentualnie zęby. Co dla wodnika? Dla wodnika inteligentny paś mieczy. Czyli wodniki będą jutro niesamowicie inteligentne, wszystko będą łapały w mig. Będą miały dobre myśli, różnego rodzaju teorie, są w stanie rozgryźć innych, tak? Co jedynie zwrócić uwagę, żeby za dużo nie gadać, nie strzępić jęzora, chyba tu się tak mówiło. Do czego jeszcze to jest karta dobra? Do wszystkich relacji związanych z dziećmi, młodszymi osobami czy zwierzętami. Natomiast otwierajcie się na wszystko, co wzbogaci was umysł. Co dla ryb? Dla ryb karta spokojna, czwórka buław. Czwórka buław mówi, wszystko będzie szło w dobrym kierunku, jeżeli kierunek działania nie zostanie zaburzony. Czyli co trzeba robić? Wszystko w takiej kolejności, jak należy. Nie iść na skróty. To jest bardzo dobra karta do spędzenia miło czasu w domu, ale również do biesiadowania z najbliższymi. Czy pójścia może na jakąś uroczystość. Co dla barana? Dla barana królowa buław. Królowa buław, bardzo dobra karta, niedawno była dla baranów. Silna karta, czyli będziecie mieli więcej energii, ale też więcej emocji. Mogą się w was budzić chciejstwa i chęć rządzenia.
sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. Raczej nie odpuszczać. Co dla byka? Dla byka spokojna karta, szóstka pucharów. Szóstka pucharów mówi sprawy związane z przeszłością. Na każdej płaszczyźnie mogą być ważne. Sprawy związane z rodziną mogą być ważne. I może wam w głowie chodzić przeszłość. Sprawy związane z przeszłością, na myśl przychodzić osoby z przeszłości, może warto się do nich odezwać. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt królowa mieczy. Królowa mieczy, mądre, rozsądne działanie, to pierwsze znaczenie, przedsiębiorczość, więc w tym dniu możecie być przedsiębiorcze, albo zarobić, albo zaoszczędzić, albo mądrze podejść do swojego życia. Pomocna może być też kobieta z dobrą radą. Dobry czas do ruchów finansowo-zawodowych. I ostatni znak, rak, dla raka wieża. Wieże się nieraz ludzie boją, czy się jej bać, no różnie na to można spojrzeć. Natomiast wieża może coś rozwalić, ale nie tylko dobre rzeczy, może rozwalić również ograniczenia. Więc życzę wam, żeby w tym dniu wieża rakom rozwaliła różnego rodzaju ograniczenia. Poza tym jest to karta związana z domem, budynkiem. Sprawy związane z domem, mieszkaniem mogą być ważne. Uważać, żeby nic się nie zepsuło. Kochani, bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Oglądajcie mnie codziennie, a tymczasem pa!